Wrzesień, kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć o tym, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Dzisiaj zapraszamy Was na AP z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. 1 września w świcie. Atak z pancernika. Schleswig-Holstein rozpoczął II wojnę światową. Pierwsze strzały padły na Westerplatte. Mały przyczółek Wojska Polskiego dowodzony przez majora Henryka Suwarskiego. Znaczenie tego miejsca było jednak ogromne. Komunikaty radiowe. Westerplatte się broni. Nadawane przez pierwsze 7 dni września dawał wielu milionom Polaków nadzieję na zwycięstwo w tej wojnie. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte i tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwizdząc na szwabską armatę, teraz wznosimy się wśród chmur żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudni w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki: by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół żołnierze z Westerplatte. Kiedy na Westerplatte spadły pociski, a cały półwysep podobny był do wulkanu, przez Polskę przetaczała się bezlitosna machina wojenna. Każdego dnia, każdej minuty ginęli ludzie. Domy zmieniały się w gruzy, a ziemia płonęła ogniem i krwią. Walczyły jeszcze resztki polskich wojsk. Lasy pokryte jesiennymi barwami ukrywały zaś partyzantów i uciekinierów. Po ciężkich walkach poddawały się kolejne przyczółki wolnej Polski, a gdy w końcu padła Warszawa, podpisano akt kapitulacji. Ze spuszczoną głową, powoli, idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Do dnią drogi ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska. Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi, opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod Rawą, a on bił się krwawo. Szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miazgę. Pod Warszawą dał ostatni wystrzał, potem szedł przez ruiny, przez zgliszcza. Jego dom podpalili Niemcy, a on nie ma broni, on się nie mści. Hej ty brzozo płaczko, smutno szumisz nad jego tułaczką. Opakujesz złe losy i armię rozbitą i Rzeczpospolitą. Siedzi żołnierz pod drogą, zasłuchany w tę skargę brzozową, bez broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi matce. Podpisanie przez Polskę aktu kapitulacji nie zakończyło wojny. Nasz naród czekał ponad 5 długich lat gehenny, 5 długich lat życia w kraju okupowanym przez hitlerowskiego najeźdźcę. Jednak żołnierze nie złożyli broni. Wielu z nich przedostało się do Francji, Anglii i innych państw, by wraz z aliantami walczyć z wrogiem. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie poleć, jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. Za wolę w naszą sprawę. Jak w Polskę, mamo, tak wierzę i w świętych naszych sprawy. Mamo, idę tam, życie to walka. Jakby sam na barykadach, na frontu flankach. Mamo, pójdę, cóż, mam dość już, taka niedola. Biorę nóż i nie pojmają mnie, jakem Polak. A ty nie daj się zwieść, nie da się zgnieść, jak robak żaden rodak. Znieść to as, dziś życie treść, to zmieść wroga. Ja i załoga, na iść dym i pożoga. Na nic trwoga, za honor kraj imię Boga. To akcja zbrojna, taka jest wojna, a ty bądź spokojna. Przecież jak wiemy, my umieramy, gdy żyć chcemy, za cel warty ceny. Jeszcze Polska nie zginęła, mamo, póki my żyjemy. Dziś idę walczyć, mamo.
Nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja. Serce mam rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. To jest tak strasznie dobrze mieć Stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz. Zmierzyć bez lęku, dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec, jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. Za wolność naszą i sprawę, jak w Polskę, mamo, tak wierzę i w świętość naszej sprawy.
pogodził się z utratą wolności. W ciągu 5 lat hitlerowskiego terroru przeprowadził na terytorium okupowanego kraju szereg akcji dywersyjnych, sabotażowych i zbrojnych, mających na celu osłabienie siły i pewności najeźdźców. Aż nadszedł kolejny pamiętny dzień. 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to o godzinie 17, zwaną godziną W, w Warszawie wybuchło powstanie. Początkowo Polacy odnosili sukcesy i udało im się odzyskać część stolicy. Jednak ostatecznie po 63 dniach ciężkich walk, z braku broni i amunicji wobec przeważającej siły wroga, bez wsparcia zewnątrz, powstańcy podpisali akt kapitulacji. Polacy ponieśli ogromne straty, przede wszystkim wśród ludności, ale za karę zburzono też 90% miasta. Najdotkliwszą stratą była jednak śmierć wielu tysięcy młodych ludzi, którzy walczyli w oddziałach powstańczych. Ci ludzie zaofiarowali ojczyźnie to, co mieli najcenniejsze – własne życie. Wśród poległych znalazł się między innymi jeden z wybitnych ówczesnych poetów, zaledwie 23-letni Krzysztof Kamil Baczyński. Posłuchajmy teraz jednego z jego wierszy. Krzysztof Kamil Baczyński, elegia o chłopcu polskim. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy, rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyż jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? 8 maja 1945 roku skapitulowała III Rzesza, co zakończyło II wojnę światową. Niezwykle tragiczny konflikt pozbawił życia 50 milionów ludzi. Dramat II wojny światowej nie jest tylko podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Gdyby nie bohaterstwo tamtych osób 82 lata temu, nie wiadomo, jak wyglądałby dziś nasz świat. My dzisiaj nie musimy już walczyć o niepodległość ojczyzny. Jednak jako patrioci powinniśmy pielęgnować pamięć o tamtych wydarzeniach, o bohaterach bez odwagi, bez których nie byłoby dziś wolnej Polski.